niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Pozdrawiam was, którzy razem ze mną w każdą niedzielę pochylacie się nad kartami Ewangelii. Bo przecież najpierw chcemy się karmić tym Bożym Słowem, a potem w czasie mszy świętej, w czasie Eucharystii, również ciałem Chrystusa. Dziś już 26. niedziela w ciągu roku. Miesiąc wrzesień zbliża się do końca. Niedługo październik, miesiąc maryjny, miesiąc różańcowy. Ale posłuchajmy tej Ewangelii, którą Kościół na dzień dzisiejszy przygotował. Z Ewangelii świętego Marka. Przepraszam. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. I zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Siostry i bracia, kochani słuchacze Bożego Słowa, mocne dzisiejsze słowa z tej Ewangelii płyną. Mocno Pan Jezus mówi, akcentuje wiele rzeczy. Zwraca uwagę na zgorszenie, które człowiek może wywołać swoim zachowaniem. Pan Jezus mówi, kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić w morze. Ostre słowa Pana Jezusa skierowane do tych, którzy sieją zgorszenie. A zgorszenie może pochodzić zewsząd. Najgorsze jest to zgorszenie, które idzie z góry, czyli od tych, którzy są na szczycie. I ci maluczcy się wtedy gorszą. Kochani, każdy z nas może być powodem grzechu i zgorszenia drugiego człowieka. I wtedy powinniśmy sobie przypomnieć te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Żeby nie być zgorszeniem dla nikogo. Dla mojego bliźniego, dla brata i siostry, dla tych maluczkich. Rodzice nie mogą być zgorszeniem dla dzieci. A nieraz niestety tak bywa. Po sakramencie Chrztu Świętego kończy się religijne wychowanie. Dopiero sobie rodzice przypomną, że trzeba iść do kościoła, kiedy dziecko będzie w trzeciej klasie szkoły podstawowej, no i komunia święta, no wypada, by dziecko zapisać, tak? No i bal wielki urządzić na 100 fajerek. Sale i knajpy wynajmować. A do tej pory, gdzie było religijne wychowanie dziecka? I katechetka czy ksiądz z przerażeniem stwierdzają, że dziecko w trzeciej klasie nie umie się przeżegnać, że nie zna modlitw, że nie wie nic o wierze, nic o Panu Bogu. Bo rodzice nawalili, bo stali się zgorszeniem dla tego dziecka, które jest niewinne, o czym mówiliśmy w zeszłą niedzielę, kiedy Pan Jezus postawił dziecko jako wzór niewinności. Nie można gorszyć dzieci swoim zachowaniem. To jest apel dla dorosłych, szczególnie dla rodziców. Bo to rodzice są pierwszymi wychowawcami, pierwszymi kapłanami w domowym kościele. Biada takim, którzy gorszą. Wtedy Pan Jezus mówi ostro, lepiej by kamień młyński u szyi uwiązać i wrzucić w morze. Byłoby to lepiej, bezpieczniej. I dalej Pan Jezus mówi,
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego. Jeśli twoja noga jest powodem do grzechu, odetnij ją. Jeśli twoje oko jest powodem do grzechu, wyłup je. Bo lepiej ci będzie bez nogi, bez ręki, bez oka wejść do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście, kochani, pamiętajmy, że to są słowa Chrystusa, ale nie tak dosłownie mamy je traktować. Przecież gdy zgrzeszymy nogą czy ręką, gdybyśmy tak obcinali, to by nam nic z ciała nie zostało. A przecież ludzie są bardzo pomysłowi w grzeszeniu. Kochani, nie o to chodzi, aby sobie obcinać jakieś kończyny, wyłupywać oczy. Ale chodzi o to, abyśmy zwrócili uwagę na to, jak grzeszymy. I że trzeba by w tym momencie się poprawić, coś zmienić w swoim życiu. Że oczywiście byłoby lepiej bez tej nogi, bez ręki wejść do Królestwa, byleby swoją duszę ratować. Bo ciało tak naprawdę nie jest ważne. Przecież po śmierci, gdy składamy ciało do grobu, to ciało zamienia się w proch, nic z tego ciała nie zostaje. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, trzeba je uszanować. Dlatego kapłan w czasie pogrzebu okadza trumnę i mówi: twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Dlatego ciałom zmarłym należy się szacunek i godne pogrzebanie. Uczynki miłosierne względem ciał umarłych pogrzebać. Owszem, ale to ciało na nic się nie przydaje. Dusza człowieka idzie na Boży sąd. Czyli trzeba troszczyć się bardziej o swoją duszę. Nie zwracać uwagi nieraz na to, co wokół nas. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, w XXI wieku. Tyle wokół nas różnych atrakcji. Ale tyle ile atrakcji, tyle pokus. Tyle działań złego ducha, który chce nas przyciągnąć w swoją stronę. I my tak nieraz możemy tracić te kończyny, w cudzysłowie, i ręce, i nogi grzesząc. Musimy zwrócić uwagę na naszą duszę, aby ona była czysta i nieskalana. Bo przecież mamy iść za Chrystusem. Na początku dzisiejszej Ewangelii Jan powiedział do Jezusa: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu. A Pan Jezus mówi: nie, nie zabraniajcie. Skoro On to czyni w moje imię, to On jest z nami. Bo jeżeli nie jest przeciwko nam, to jest z nami. I kochani, dzisiaj też przecież my możemy działać w imieniu Chrystusa. Możemy swoim życiem głosić Chrystusa. Głosić dobro, miłość, które On głosi. A my mamy kontynuować to swoim życiem. Nie musimy chodzić od domu do domu. Nie musimy wystawać na rogach ulic i głosić Ewangelię i czytać Boże Słowo i nawracać. Nie. Wystarczy żyć bogobojnie, dobrze, uczciwie, sprawiedliwie, żyć przykazaniami, sakramentami. To jest nasze głoszenie Chrystusa i nikt tam tego nie może zabronić. Nikt, kochani, nawet w naszej ojczyźnie, kiedy teraz taki głos się podnosi, że a po co Kościół się wtrąca do polityki i tak dalej, Kościół jest i będzie. Oczywiście od polityki powinien stronić, ale powinien też Kościół brać udział w życiu społecznym ludzi, bo przecież nasza wiara jest wpisana w życie. Skoro my żyjemy w naszym kraju, w ojczyźnie, to mamy prawo głosić to, czego Chrystus nauczał. Nie jest to łatwe w dzisiejszym świecie, jeszcze raz podkreślam, ale z Bożą pomocą uda się. Więc nie zważajmy na te wszelkie przeciwności, na różne głosy przeciwników Kościoła i polityków, którzy chcą stłamsić Kościół, którzy chcą stłamsić wiarę, chcą usunąć tę wiarę i miłość z naszych serc. Nie zwracajmy uwagi, módlmy się za nich, bo nie wojujmy mieczem. Pan Jezus mówi: kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ktoś rzuca w ciebie kamieniem, ty w niego chlebem. Więc módlmy się za prześladowców Kościoła, za przeciwników. A my róbmy swoje. Głośmy swoim życiem Chrystusa, aby inni na nas patrząc naśladowali nas. Bo nikt nam nie może tego zabronić. Tak jak Pan Jezus powiedział: nie możecie zabronić innym głosić w moje imię.
nawet wyrzucać złe duchy w moje imię, bo skoro czynią to w moje imię, to znaczy, że są ode mnie. Dlatego, kochani siostry i bracia, nie bójmy się dzisiaj głosić Chrystusa swoim życiem, swoim postępowaniem. I róbmy wszystko, aby ludzie patrząc na nas mówili, to jest dobry chrześcijanin, dobry człowiek. I abyśmy kiedyś na to niebo zasłużyli i razem z Chrystusem mogli zasiąść i królować. Nie odrzucajmy tego, co Chrystus nam daje. Nie odcinajmy żadnych skończyn, bo to nie jest potrzebne. Bylebyśmy zatroszczyli się o swoją duszę. I abyśmy kiedyś z Chrystusem razem mogli się spotkać. Kochani, życzę wam radosnej, błogosławionej niedzieli spędzonej w gronie rodzinnym. Szczęść wam Boże!